Dzień dobry, moi drodzy, w kolejnym odcinku. No i co? No, tak jak planowałem. Złapmy sobie troszkę tlenu. I lecimy oczywiście dalej. Jak to wygląda? Teraz będę musiał się kierować w lewo. Przejdę tutaj te dwie bramki. Dwie komory właściwie. Wtedy zobaczymy, gdzie uda nam się dotrzeć. Muszę przyznać, że gra jest dosyć spokojna, ale przy tym naprawdę bardzo miło się spędza ten czas przy niej. Okej. Ciekawe, czy gdzieś pod koniec uda nam się odkryć tajemnicę, co tu właściwie się stało. To byłaby dosyć istotna rzecz. W sensie takiej ciekawostki. Okej, tu mam tlen. Coś gardło nie domaga. Mam tlen, więc go sobie wezmę. Postaram się przedostać do dalszej części stacji. Tylko, że ta dalsza część stacji oznacza, że ja tam już byłem. Okej. Chciałbym się na chwilę przestać ruszać. Żeby ogarnąć, co tutaj... gdzie jest. To już zwiedziłem całość, więc tam nie muszę wracać. Tutaj już byłem. Więc tam też raczej nie musiałbym iść. Tam pytanie. Bo tam jeszcze nie byłem, a w związku z tym, że mam troszeczkę więcej tlenu, to mogę się tam spróbować przedostać. Dlatego lećmy teraz tutaj. Zdobędę sobie tego tlenu troszeczkę więcej. Spróbuję się może tam jakoś przedostać. Znajdę może jakąś najkrótszą drogę, która pozwoli mi... Okej. To mnie cieszy. Mając teraz dużo tlenu, mogę o wiele lepiej się tutaj przemieszczać. Jeden ze wskaźników pokazuje mi tamten kierunek. Pytanie dlaczego? Może tamten? Może tam powinienem się teraz przedostać? Wtedy do kuli też będę miał o wiele bliżej. No, bo to trochę mnie znosi. Okej, spróbujmy taki manewr zrobić. Czyli biorę tlen. Ty, myślę, że tutaj mi nie przeszkadzaj. Okej. Mam pełno tlenu i spróbuję teraz tam dotrzeć. Miejmy nadzieję, że to mi się uda. Chociaż szczerze powiedziawszy, nie widzę tam jakiejś dobrej drogi. Bardziej to wygląda, jak tamtędy powinienem
się przedostać, ale okej. Troszkę za późno na kombinowanie. Lećmy. Miejmy nadzieję, że odnajdę tam jakiś tlen. Bo jak nie, to się okaże, że kolejny raz tutaj zginę. Tego bym raczej wolał uniknąć. Kurczę, to się tak wolno zbliża. Pech w tym, że w sumie nie widzę, żeby tutaj coś mogło być. Więc może się okazać, że to naprawdę będzie droga w jedną stronę. No, dalej, dalej, dalej. Oj, to chyba się okaże, że to jest droga w jedną stronę. Okej, powinienem troszeczkę przystopować teraz z używaniem napędu do przodu, po prostu zróbmy, abym tam doleciał. Zostały mi dwie jednostki tlenu. No, co to się tak nagle pojawiło? Jakiś mały problem. Ale okej. Wygląda na to, że w środku jest tlen. Jest też karta. Dobra, dawaj tą kartę, szybko chowaj, bo to trzeba drzwi otworzyć. No ale bez ulepszenia tego kombinezonu tutaj bym w życiu nie dotarł. Okej. Potrzeba mi tlenu. Dobra, jest tlen. Pięknie. I teraz idźmy tutaj. Solaris. Czym ty mi pomożesz? Solaris Energy Processing Module Emergency Lot 1 of 2, released. Access portals offline. Okej. Jakieś dwa uruchomiłem. Więc teraz trzeba by kontynuować tą podróż. Nie, to są te drzwi, które przez które wchodziłem. Dobra, lecimy w tym kierunku. Tylko zanim tam pójdę, to chyba chciałbym znaleźć. Kurde, tu nie ma żadnego tlenu. Jak tak patrzę. To była tylko chyba jedna kapsułka tutaj. Co oczywiście jest małym problemem. Ponieważ tutaj nie widzę żadnych kolejnych. Okej, do tego lepiej się nie zbliżać. Bo jak popieści, to nie będzie zbyt dobrze.
Przestawiłem się tak jak powinienem. Ok, w środku powinien być tlen. Czyżby? O, właśnie, czyli to mi uruchomiło te generatory tlenu. To mnie mega cieszy. One raczej powinny być... No właśnie, one będą uniwersalne. Także dobrze. Będę mógł sobie z nich korzystać na spokojnie. Dobra, tam jakieś... Jakąś taśmę będę mógł znaleźć. Na razie spokojnie do niej dotrę. Myślę, że nawet nie muszę tutaj brać tego tlenu po drodze. Tylko wolałbym też na to nie wpaść. No to może zaboleć. Ok, jakiś kolejny przekaźnik tam będzie. Fajnie byłoby też znaleźć jakąś tą stację do naprawy. Okej, okay, tu jest jedno. Zgarnijmy ją sobie. Personal log. Systems specialist. McDonough, Andrew. 2. July 2037. O, przy takiej muzyczce możemy sobie spokojnie polatać. Okej. Okay. My tak, fuck. Trochę przy blisko. Robimy tak. Łapię to. Lecę do tamtego, a potem tam w lewo. I to będzie chyba na razie najlepsze rozwiązanie. No, ile jeszcze muszę do tego dolecieć? Ale tu też powinny być... No właśnie. Jest i tlen. Okej. Odwracamy się. Olivier contracted with the privately owned company under the condition that his remaining days were spent aboard the North Star. Stamtąd przybyłem, więc teraz lecę tam. Ok, tam powinienem dotrzeć do kolejnego radia. Miejmy nadzieję, że coś mi to pomoże. No, jest kawał tej stacji. Trzeba przyznać. Okej. Zabiorę sobie ten tlen. Ała! Cholera. Coś mnie tam popieściło. I to nie było zbyt miłe.
Okej, tutaj będę miał kolejne urządzonko do włączenia. Padaj. Auć. Na górę, na górę. Okej, udało się nastawić. Solaris Energy Processing Module Emergency Lock 202 released. Access portals online. Okej. To mi, szczerze powiedziawszy, dużo pomaga, bo skoro teraz tam się zaświeciło, to mógłbym spróbować jakoś tam dotrzeć. Ale zanim tam dotrę... do góry. Hand 4 EVA suit critically damaged. Core EVA systems operating at 64%. Hand 4 EVA emergency repair required. Okej, tu mam coś do naprawienia. Także jest dobrze, jest dobrze. Przy okazji zyskam sporo tlenu, a później polecę tam w lewo, w sensie teraz na wprost, aby kolejną tą radiostację uruchomić. Okej. I zabieramy się za naprawianie. Tak sobie początkowo myślałem, że nagram z tego jeden, może dwa odcinki, ale im dalej tak naprawdę idę, tym bardziej jestem ciekawy, co się kryje w następnym przedziale. I to mnie pcha do tego, aby grać dalej. Okej, złapał. 8 z 25. Lecimy spokojnie. Odsłuchamy, co tutaj ciekawego mają nam do powiedzenia. No, dawaj, dawaj, dawaj. Tam jeszcze ewentualnie mogę tlen sobie podebrać, więc skierowałbym się bardziej na tlen. Bo to po prostu audycję z tego złapię przy okazji. Chociaż pytanie, czy muszę tam lecieć. Skoro udało mi się odkryć to, co chciałem. Okej. Dobra. Wracamy do środka. Zyskam sobie przy okazji troszkę tlenu znowu w tej komorze, która mnie naprawiała. Ten skan mógłby troszeczkę dalej tutaj łapać zakres. To by było oczywiście o wiele lepsze dla mnie, ale nie ma co marudzić. I tak jest dobrze, że cokolwiek pokazuje. Się udało. Dobra. Naprawiamy. I to byłoby na tyle w tym odcinku z kolejnych podróży
w bezkresie kosmosu i rozwalonej stacji. Tak więc ja tutaj naprawiam naszego ocalałego i słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa. Hardiman Aerospace North Star 4. Survivor detected.